Hej, hej, kochani, a dzisiaj kolejny odcinek Spójrzcie z kim? Z Shopkinsami, a dzisiaj zapraszam Was do super butiku, tylko dla dziewczyn. No, zapraszam na bajeczkę. O, cześć super Bibi, a co Ty tutaj tak stoisz sama? Myślałam, że się bawisz z dziewczynami na placu zabaw. Co się dzieje? A, bo wiesz co? Stoję tutaj tak pod tym sklepem, super butikiem, ale dla takich starszych dziewczyn i się zastanawiam, wejść do środka czy nie wejść? Wejść i sobie pooglądać czy może nie? A co ty tam niby chcesz oglądać, co? Tam są tylko rzeczy dla dorosłych. O, szminki, jakieś perfumy, torebki i buty. I to jeszcze takie wysokie na obcasie. No właśnie i o to chodzi. Ja bym chciała przymierzyć sobie kiedyś takie buty. No dobra, no to słuchaj, tu jest napisane open, otwarte, to co? Wchodzimy! Wow, spójrz tylko na to, ile tutaj jest pięknych rzeczy. Szkoda, że nie jesteśmy większe. Ale tu jest w ogóle różowo. Masz rację, ale co tam, większe, nie większe? Możemy sobie poprzymierzać chyba te wszystkie rzeczy. Wow, spójrz tylko na to, ale dwie piękne torebki tutaj stoją. Ojejku, idealnie dla nas by pasowały, prawda? A hejka dziewczyny, a co wy tutaj robicie maluchy? A, podziwiacie nas, prawda? Masz rację, my jesteśmy super torebki. A, co tutaj się dzieje? Te rzeczy potrafią mówić. A, to jest jakiś zaczarowany sklep. No daj spokój, wyluzuj. Przecież to są Shopkinsy. Wszystkie Shopkinsy potrafią mówić. No co, ty nie wiedziałaś o tym? A daj spokój, nie miałam pojęcia. O, mam nadzieję, że nic złego nam nie zrobią. Nie, no co ty wygadujesz? Dziewczyny, jak chcecie, to was oprowadzę po tym naszym butiku. A, pierwszy dział już widziałyście, to jest dział z torebkami. A tutaj, zaraz obok, spójrzcie na to, słodkie i całuśne pomadki. Takimi sobie wysmarować usta to jest coś. Różowa i czerwona. My jeszcze się nie malujemy, jesteśmy za małe. O, ale to nic nie szkodzi. O, jesteśmy dwie wspaniałe pomadki. Oj, który kolor wybieracie, dziewczyny? Ten śliczny, mój różowy, czy może czerwony? Tam! Każdy wie, że czerwone usta są najlepsze na świecie. A może i czerwone są najlepsze, ale ja to bym wybrała chyba te różowe. Spójrzcie na mnie. Mam różowe włosy i by mi idealnie pasowała ta pomadka. No, masz rację, ja też wybieram kolor różowy. Oj, dziewczyny, wy się jeszcze nie znacie. Jak podrośniecie, to na pewno wybierzecie kolor czerwony. Tam, ale póki co wybrały mój kolor. I kto jest lepszy, kto jest lepszy? A daj spokój, nie mam ochoty się z tobą kłócić. Ach, chodź, wrócimy na półeczkę. Dziewczyny chyba idą dalej. A co tak ładnie tutaj pachnie? Wcześniej tego nie czułam. No właśnie, taki słodki zapach. Ja chyba wiem, to są perfumy. Tak, tak, kochana, masz rację. Następnym działem są perfumy. A mogę je zobaczyć z bliska? No i oczywiście powąchać? O nie, 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 nie. Kochana, nie zbliżaj się tam. Uważaj, one są w szklanych buteleczkach i jeszcze się zbiją, a ty się pokaleczysz. O, hop, hop, już do was idziemy, dziewczyny. Faktycznie, torebka ma rację. Jesteśmy w małych, szklanych buteleczkach. A poza tym, to takie perfumy, bardzo drogie i ekskluzywne jak my, nie są dla dzieci. A ja to w ogóle nie wiem, co wy tutaj robicie w naszym sklepie. O, ja to bym takich dzieci tutaj nie wpuściła. Oj, kochana, kochana, daj spokój. One były przecież bardzo ciekawe, co tutaj się sprzedaje. Oj, weź przestań, bo pomyślą, że jesteś niemiła. A
niech sobie myślą, co mnie to interesuje. To są tylko dzieci. Tam, wracam na półeczkę. Ojejku, te perfumy to chyba się nie lubią, co? Jak myślisz? No, chyba masz rację. Szczególnie ten, który tam poszedł sobie na półkę perfum. Jejku, jaki niemiły. No, w sumie wiesz, myślała, że przyszedł jakiś, wiesz, bogaty pan może kupić dla swojej dziewczyny perfumy. A, daj spokój, chodź, idziemy jeszcze dalej. No właśnie, dziewczyny, bo tam dalej to już jest ostatni dział. Zaraz jest koniec sklepu i na końcu są chyba ulubione rzeczy wszystkich dziewczyn. Buty! O, tutaj są pewnie te wysokie buty, o których ty mówiłaś, że wszystkie takie dorosłe dziewczyny noszą. O, chciałabym je przymierzyć. O, cześć dziewczyny. No nie ma sprawy. Dalej, dalej, zakładajcie nas na nóżki. No to może ja pierwsza spróbuję. Już ściągnęłam swoje małe butki. O, spróbuję może najpierw ten różowy. Ojejku, jaka ja teraz wysoka jestem. Ale nie. Kroku to ja w tym zrobić nie dam rady. Ups, aż się przewrócił bucik. No, to nie jest łatwe chodzenie na takim wysokim obcasie. Oj, tego to naprawdę trzeba się nauczyć. Ale spokojnie, spokojnie dziewczyny, dacie radę. Za parę lat na pewno tutaj wpadniecie i zrobicie duże zakupy. O, to ja chyba nie będę w ogóle próbowała. Zdecydowanie wolę bardziej sportowe buty. O, już jestem. Wiesz co? Musiałam ubrać butki swoje już na nogę. O nie. Tych wysokich już nie będę ubierała. Ale mówiłaś, że sportowe buty, ale ja nie wiem, czy tutaj są takie w ogóle. Hopa, no pewnie, że są sportowe buty i to bardzo eleganckie. Oto ja, hop, 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 różowy trampek. O, ale czad, czyli jednak coś by się znalazło dla nas. Ale fajnie wyglądasz. No nie wiem dziewczyny, czy bym się nadawał dla was. Jestem bardzo szybkim butem, bardzo skocznym butem i nie wiem, czy wasze małe nóżki by za mną nadążyły. A przestań, chyba nie wiesz, jak my potrafimy szybko biegać i skakać. O, kto inny, jak nie dzieci to potrafią. O, może i masz rację, to co, wyścigi? Kto pierwszy dobiegnie do lady? O, gotowi start! Stop! Co ty sobie myślisz? Znowu próbujesz te gierki. Nie wolno biegać w sklepie. Ależ ty jesteś niemądry, różowy trampku. Wracaj na półkę. Ojejku, jeszcze dziewczyny by nam zaczęły tutaj biegać po sklepie. O, i masz rację, torebko. Bieganie i skakanie wśród tych wszystkich półek jest bardzo niebezpieczne. No to co? Już chyba cały sklep zobaczyłyśmy, prawda? No to chyba czas wracać do domu. Tak, dziewczyny. Cały sklep już obejrzałyście. No a co wam się najbardziej podobało? A dla mnie najlepsze były torebki. No i oczywiście ty. Ale bym schowała tam mnóstwo swoich zabawek do środka i bym chodziła z taką torebką do moich koleżanek. A dla mnie to super była ta różowa pomadka. O, kiedyś tutaj po nią wrócę, na pewno, tylko jak będę już o wiele większa. Dobra dziewczyny, słuchajcie, ja już muszę zmykać na moją półeczkę, ale pamiętajcie, jak będziecie w okolicy, to wpadnijcie tutaj do nas do środka, albo chociaż pomachajcie mi przez okienko. No pewnie, nie ma sprawy. No to lecimy, pa pa! Widzieliście, kochani? Ależ małe laleczki wybrały się do sklepu i już nawet planują zakupy, jakie zrobią w przyszłości. Podobało się, to kciuk do góry i subskrybujcie mój kanał. Do usłyszenia. Pa, pa!